Dzień dobry, nazywam się Paweł Niwiński, jestem urologiem i dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o dwóch ważnych sprawach, mianowicie o raku jądra i raku prostaty. Uważam, że te dwie choroby są warte omówienia, szczególnie gdyż ta pierwsza, czyli rak jądra, dotyczy głównie ludzi młodych, czyli między drugiej i trzeciej dekady życia. Natomiast rak prostaty jest to choroba, która głównie dotyczy osób w wieku średnim i podeszłym. Więc w związku z tym chciałbym je Państwu pokrótce przedstawić, jak one, te choroby wyglądają, jak one się objawiają, jakie na nie mamy pomysły jako urolodzy, co jako państwo, jako wy jesteście w stanie sobie we własnym zakresie zrobić, żeby pewnych rzeczy uniknąć i przedłużyć sobie dobre, fajne życie. Więc tak jak powiedziałem, skupimy się dzisiaj na dwóch chorobach, na raku jądra i raku prostaty, omówimy przyczyny, leczenie i profilaktykę tych chorób. Przygotowałem taką niewielką agendę, czym się dzisiaj zajmiemy. Zajmiemy się przede wszystkim, omówimy, co to jest jądro, co to jest prostata, jakie są dane epidemiologiczne, co to jest rak jądra, co to jest rak prostaty, jakie są objawy, jakie mamy diagnostykę tych chorób, jakie mamy leczenie i jakie mamy zapobieganie tych chorób. To co jest, uważam, najistotniejsze. Więc zaczniemy od jąder. Zaczniemy od takiej prostej definicji, na pewno każdy z Państwa wie, co to są jądra. No jądra to są męskie gonady, których zadaniem jest głównie produkcja plemników, produkcja testosteronu, takiego hormonu płciowego odpowiedzialnego za, u faceta za erekcję, za wigor. Jest to narząd, jak wiadomo, parzysty, znajdujący się w mosznie, w skórnym worku pomiędzy nogami, w okolicy kroczy. Kilka słów na temat epidemiologii, czyli parę cyfr na temat raka jądra. 70% zachorowań na tą chorobę dotyczy ludzi między drugą a trzecią dekadą życia. W ciągu ostatnich 3 lat zachorowalność wzrosła o około 3 razy. Dlaczego? Główną przyczyną tego stanu wzięło się przede wszystkim wykrywalność, czyli lepsze uświadomienie społeczeństwa oraz pewne warunki uwarunkowane z genetyki i dietetyki, o czym za chwilę też powiem. Co to jest w ogóle rak jądra? Rak jądra to jest taka sytuacja, kiedy w normalnym, zdrowym jąszu jądra powstaje jedna komórka, która nie ulega, podlega kontroli przez nasz organizm i niekontrolowalnie się powiększa, tworząc guz. Nowotwory mogą powstawać ze wszystkich komórek jądra. One niestety w większości mają charakter złośliwy, bardzo rzadko, są to zmiany o charakterze łagodnym. Podzieliłem mniej więcej nowotwory na takie dwie główne grupy. To jest grupa nowotworów, które nazywamy nasieniakami i nienasieniakami. One się różnią tak naprawdę tylko tym, że występują troszeczkę inaczej w grupach wiekowych, gdyż nasieniaki występują w grupie ludzi młodych, a nowotwory nienasiekowate występują u osób starszych, jednak zdecydowanie rzadziej niż nasieniaki. Przede wszystkim bardzo ważna informacja, że rak jądra, czyli nowotwór złośliwy jądra, jest prawie, czyli 99% wyleczalny, jeżeli tylko zostanie wcześniej wykryty. Jakie są czynniki ryzyka tej choroby? Przede wszystkim jednym z ważniejszych czynników to jest jądro niestąpione, czyli to jest taka sytuacja, kiedy w życiu zarodkowym, kiedy jesteśmy w brzuchu mamy, dochodzi do sytuacji, kiedy jedno z jąder lub dwa nie zstępują z jamy brzusznej do worka mosznowego. Takie jądro najczęściej gdzieś jest uwięźnięte, gdzieś jest uciśnięte i na skutek tych zmian, czyli niedokrwienia, dochodzi do nowotworzenia, czyli powstawania nowotworu jądra. Czyli jak ktoś z Państwa posiadał lub posiada jąderko, które było kiedyś operowane w późnym okresie, to znaczy koło powyżej 3-4 roku życia, takie jądro na pewno wymaga troszeczkę bacznej obserwacji, o którym też za chwilkę powiem. Rak jądra drugiego, no to oczywiście wynika z tego, że jak już w jednym jąderku taka choroba powstała, jest też duża szansa na to, że ta choroba powstanie w jądrze zdrowym. No i genetycznie, jeżeli ktoś w rodzinie chorował na raka jądra, tata, brat, dziadek, to ryzyko powstawania nowotworów jądra jest około 7-krotnie wyższe. Czynniki genetyczne również należy, jest taki zespół genetyczny, jak zespół Klinefeltera, to jest taka rzadka choroba genetyczna, rasa kaukaska, czyli rasa biała, czyli powoduje to, że jest większe ryzyko posiadania raka jądra. Udowodniono też, że
osoby z niepłodnością męską, czyli takie, które mają inne przyczyny niż przyczyny pozajądrowe, czyli jądrowe niepłodności, posiadają większe ryzyko raka jądra niż populacja. Jakie są objawy? Głównym podstawowym objawem to jest powiększenie się obwodu jądra, zwiększenie jego twardości, gdyż dwa jądra mają taką samą spoistość, ale oczywiście mogą się między sobą różnić wielkością. Natomiast nowotwór jądra, jest to sytuacja następująca, że gdy podczas badania wyczuwamy w obrębie jądra, lewego czy prawego, twardy, powiększający się często niebolesny guz, warto podkreślić niebolesny, gdyż nowotwór jądra w stadium początkowym nie daje objawów bólowych. Co jeszcze może być istotne? Dosyć charakterystyczne jest to, że jak coś się powiększa, czyli rośnie guz mocznie, dochodzi do pewnego dyskomfortu. Powiększa się obwód moczny, pojawia się dyskomfort w chodzeniu czy ciążenia, to może zaoferować nas do zobaczenia, że coś jest nie tak. Więc jakiekolwiek wątpliwości, które Państwo zobaczycie w obrębie moczny, że coś jest nie tak, że coś jest twarde, że coś urosło, że pojawił się guz twardy jak kamień, wymaga konsultacji urologa. Tak jak podsumowałem, że w początkowym etapie jest brak specyficznych objawów poza powiększeniem się jądra. W niektórych przypadkach, ale to bardzo w niektórych przypadkach, może dojść do powiększenia się gruczołów piersiowych u mężczyzn, ponieważ jeden z tych nowotworów, z podtypów nowotworów, wydziela hormony i dochodzi do wzrostu gruczołów piersiowych, zwanych ginekomastią. No, w przypadkach zaawansowanych, kiedy już nowotwory są bardzo rozległe, może dojść do zespołu zakrzepowego, czyli obrzęku jednej kończyny dolnej z powodu nieprawidłowości odpływu żylnego z tych nóg. Diagnostyka. Przede wszystkim chciałbym zasiać w Państwu taką jedną ważną informację, gdyż często do mnie przychodzą pacjenci, którzy sobie raz w roku chcą sobie zrobić USG jąder, czy nie mają raka jądra. No to jest jak najbardziej błędne, uważam, zdanie i błędna teza, gdyż można wykonać USG, przypuśćmy, w dniu dzisiejszym. Proces tworzenia się raka jądra jest procesem bardzo szybkim. Po miesiącu pojawiają się zmiany i chory nie doczeka kolejnego badania USG, umrze w 10, 10, 11 miesiącu. Więc zasadę wprowadzono taką, że obowiązuje samokontrola jąder, czyli każdy z Państwa powinien, też za chwilę powiem, jak często te jądra badać. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że coś jest nie tak, proszę przyjść na badanie USG. Wolę Państwu zrobić w roku 6 badań USG, kiedy macie wątpliwości, niż jednorocznie, które tak naprawdę nic nie da. Oczywiście do dyspozycji mamy również badania krwi w postaci markerów nowotworowych. W przypadku już rozpoznanej choroby wykonujemy tomografię komputerową celem oceny danego chorego co do dalszego leczenia. Oczywiście metodą leczenia z wyboru tak naprawdę jest orchidektomia, czyli operacyjne usunięcie jądra. Nie znaleziono skuteczniejszej metody chirurgicznej do leczenia raka jądra. W przypadku podejrzeń nowotworów jądra niestety jądro się traci, natomiast zostaliśmy wyposażeni w dwa, więc spokojnie drugie jądro przejmuje jego funkcję, powiększa się, można mieć spokojnie dzieci, można posiadać odpowiedni duży testosteron, który pozwala na to, że utrzymanie wigoru jest duże i nie ma zaburzeń erekcji. Jest też istotne, iż czasami w niektórych przypadkach bardziej zaawansowanych poddajemy chorych chemioterapii czy radioterapii. Jakie jest zapobieganie nowotworów jąder? Tak jak powiedziałem parę slajdów wcześniej, najistotniejszą i najważniejszą rzeczą jest samokontrola jąder, czyli tu jest opisane, że dwa razy w miesiącu. Ja uważam, że badanie takie powinno odbywać się raz na dwa tygodnie. Należy każde jądro wziąć do rączki, nie bać się go, nic mu nie zrobimy, ono nam nic nie zrobi. Dokładnie po całym obwodzie kuli, które ona stanowi, dotknąć się, czy nie ma nic twardego jak kamień, czy nic złego tam się nie dzieje. To jest takie krótkie podsumowanie, jak to mniej więcej zrobić, takie bardziej techniczne informacje, natomiast każdy z Państwa na pewno sam sobie wypracuje odpowiednią, prostą metodę. Badanie średnio trwa 12 sekund, więc badanie jest krótkie, a naprawdę ratuje życie. Więc kiedy należy skontaktować się z lekarzem? Kiedy przede wszystkim
są jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czego nie było wcześniej, czyli powiększyło się jądro, jest twarde jak kamień, powstał guz. Ból nie zawsze może być objawem nowotworu, choć często są też choroby zapalne, które powstają na skutek trwającego procesu nowotworowego. Więc jakby usystematyzowano te wszystkie dane i stwierdzono, że jeżeli ktoś z mężczyzn ma wątpliwości, choćby minimalne, rozwiewamy je w badaniu ultrasonograficznym. Chciałbym przejść teraz do kolejnej choroby, czyli do raka prostaty. Jest to choroba głównie dotycząca mężczyzn po 50 roku życia. Bardzo rzadko się zdarza koło 45, a praktycznie nie występuje przed 40 rokiem życia. Co to jest prostata? Prostata to jest nazywana inaczej, jest gruczołem krokowym lub sterczem. Jest to gruczoł wielkości kasztana, czasami mandarynki, czasami większy, przez którego przechodzi cewka moczowa. Gruczoł ten znajduje się pod pęcherzem i jego główną funkcją jest produkcja płynu, który utrzymuje przy życiu plemniki. W prostacie tak naprawdę mamy trzy choroby. Pierwszą to jest zapalenie prostaty, jest to choroba przypływająca głównie z gorączką, z problemem z oddawaniem moczu, z dużym dyskomfortem w obrębie, w czasie mikcji, ze osłabieniem strumienia moczu. Drugą chorobą to jest przerost prostaty, kiedy z przyczyn tak naprawdę prawdopodobnie hormonalnych, do tej pory do końca wyjaśnionych, dochodzi do zawężenia światła prostaty, który otacza cewkę, i zwężenia strumienia moczu. Tutaj zobrazowane jest mniej więcej, jak to wygląda po lewej stronie, prawidłowa anatomia prostaty, a po prawej, kiedy prostata uciska cewkę i powoduje zaburzenia odpływu moczu z pęcherza. Trzecią chorobą jest rak prostaty. Rak prostaty to jest tak naprawdę drugi po raku płuca w Polsce, prawdopodobnie na świecie, rozpoznawalny nowotwór układu płciowego u mężczyzn. To jest nowotwór, który rozwija się bardzo długo, prawdopodobnie kilka lat. To nie jest tak, że choroba powstała wczoraj, miną dzisiaj znajdujemy i jutro leczymy. Jest to tak naprawdę wobec obecnej urologii traktowane jako choroba przewlekła. Troszeczkę danych epidemiologicznych na temat raka prostaty. Około w Polsce stwierdza się 15 tysięcy zachorowań rocznie. Na świecie jest około 1,5 miliona, mniej więcej szacuje się rocznie. Po roku 50 życia tak naprawdę u 55% 70-latków, 50% mężczyzn ma raka prostaty. I incydencja występowania nowotworów prostaty rośnie wraz z wiekiem. Na przykład u 90-latków już 90% mężczyzn ma raka prostaty. Jednak podejście urologii do osób w wieku podeszłym jest diametralnie inne niż do osób w wieku lat 50, 60 czy 70. Dosyć ciekawym zjawiskiem jest to, że w ciągu ostatnich lat wzrosła bardzo dużo wykrywalność nowotworów prostaty i spadła umieralność. Jest to spowodowane tym, gdyż mamy do dyspozycji, jakby współczesna urologia ma do dyspozycji bardzo duży wachlarz możliwości diagnostycznych, co pozwala na wczesne wykrycie raka prostaty w wczesnym stadium i jego aktywne i silne leczenie. Tak naprawdę, co my mamy do wykorzystania? Do wykorzystania przede wszystkim są badania przesiewowe, czyli takie badania, które są szybkie, skuteczne i tanie. Takim badaniem jest tak naprawdę badanie PSA, o którym też za chwilę powiem. Tak naprawdę w dobie XXI wieku my rozpoznajemy raka prostaty w formie bardzo początkowej. Tak naprawdę około 10 lat temu my jeszcze nie byliśmy w stanie rozpoznać dzięki naszym możliwościom diagnostycznym około 30% nowotworów, które rozpoznajemy teraz. Stąd to, co powiedziałem na początku, wzrasta rozpoznawalność, a zmniejsza się umieralność z powodu raka prostaty. Jak zaczynałem swoją przygodę z urologią, tak naprawdę PSA dopiero wchodziło. Był to
marker, który był tak naprawdę nowy, nieznany, i to zrewolucjonizowało urologię co do diagnostyki raka prostaty. Tak jak powiedziałem, no, warto spojrzeć na te cyfry, gdyż tylko 5 do 10% raków prostaty jest wykrywalne w stadium zaawansowanym, co umożliwia nam dosyć proste i szybkie i dobre leczenie z dobrymi efektami chorych. Jakie mamy rodzaje raka prostaty? Tak naprawdę to jest taki podtyp nowotworu zwany rakiem gruczołowym. Mniej więcej to jest około 90-90% nowotworów. A ważną rzeczą, że do rozpoznawania raka prostaty służy biopsja, czyli pobranie wycinków do badania mikroskopowego. Musimy chwilkę. Mały problem z przerzuceniem slajdu. O, czynniki ryzyka. Co należy do czynników ryzyka raka prostaty? Przede wszystkim genetyka. Jeżeli u kogoś w rodzinie występował rak prostaty, jeszcze parę lat temu mówiliśmy dziadek, tata, teraz obecnie mówimy tylko tata, to ryzyko posiadania raka prostaty rośnie 2-3-krotnie. U osób rasy czarnej występuje zwiększe ryzyko raka prostaty. Otyłość, dieta bogata tłuszczowa, głównie w nasycone kwasy tłuszczowe, narażenie na androgeny, to znaczy u osób przyjmujących preparaty testosteronu, głównie w dawkach niekontrolowanych, czyli panowie na siłowni, w czasie też niekontrolowanego leczenia w terapii zastępczej testosteronem u mężczyzn. Jakie są objawy raka prostaty? To jest bardzo ważna rzecz. Nie ma objawów raka prostaty. Głównie mężczyźni zgłaszający się do urologa po 40 czy też 45 roku życia skarżą się głównie na objawy przerostu, czyli choroby tej, której opisałem na samym początku. Natomiast my przy okazji znajdujemy badania urologicznego, wysnuwamy podejrzenie raka prostaty na podstawie badania prostaty palcem i badania krwi PSA. Więc warto zapamiętać, że sam rak prostaty na początku swojego istnienia nie boli. Tak jak powiedziałem poprzednio, jest to podsumowanie tej mojej tezy, którą omówiłem w slajdzie poprzednim. Jeżeli choroba już jest zaawansowana, to tak naprawdę głównym objawem, to zdarza się bardzo rzadko, że trafiają mężczyźni do urologa, kiedy łamie się kręgosłup. Dochodzi do rozsiewu choroby nowotworowej, głównie do kości, głównie do kręgosłupa i dochodzi do złamań patologicznych i w konsekwencji najczęściej w odcinku lędźwiowym, gdzie dochodzi do zaburzeń dodawania moczu i stolca na skutek uszkodzenia nerwów. Kolejnymi objawami, ale bardzo rzadkimi, to są uciski guza rosnącego, który powoduje ból. To też jest w stadium już bardzo zaawansowanym. Może spowodować ucisk naczyń żylnych, spowodować obrzęk jednej czy dwóch nóg, co jest spowodowane analogicznie jak w nowotworze jądra przez rosnącą masę węzłów chłonnych w miednicy. Jakie mamy możliwości diagnostyczne i lecznicze? Przede wszystkim są trzy główne metody. Najważniejszą metodą jest badanie prostaty palcem. Ono pozwala na dokładne zbadanie części ododbytniczej prostaty, jej konsystencję, jej wielkość, wykrycie ewentualnych zmian guzowatych oraz oznaczenie badania PSA. Przestrzegam Państwa przed wykonywaniem tylko jednego z tych badań, gdyż pacjenci głównie robią sobie badanie PSA, wstydząc się badania prostaty w śluzówce i żyją w świadomości, że mają niskie PSA i nie mają raka prostaty. Otóż już w mojej przygodzie z urologią widziałem wielu pacjentów umierających na raka prostaty, którzy PSA mieli tak naprawdę nieoznaczalne, więc zawsze należy zbadać prostatę palcem i oznaczyć poziom PSA. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, wykonujemy rezonans magnetyczny, który umożliwia nam jakby podejrzenie prostaty od środka i podjęcie pewnej decyzji co do dalszej diagnostyki. PSA. PSA, tak krótko chciałem omówić, jest to taki marker, to jest antygen, który jest wytwarzany przez prostatę.
przez komórki prostaty i na podstawie pewnych statystycznych wartości jesteśmy w stanie oszacować jego parametry, jego normy. To też zaraz się do tego odniosę na temat norm PSA, natomiast ono zrewolucjonizowało urologię tak naprawdę. Pokazało nam, iż komórki nowotworowe w prostacie wydzielają tego białka dużo więcej. Więc skoro jest więcej, to statystycznie jesteśmy w stanie stwierdzić, że osoby mające przyrost PSA większy niż klasycznie, niż wynikający z procesu starzenia się, są bardziej narażeni na posiadanie raka prostaty. Kiedy powinniśmy zacząć badać? Przede wszystkim są dwie daty. Jeżeli ktoś u nas w rodzinie, czyli tata, chorował na raka prostaty, takie badanie rozpoczynamy po 40 roku życia. Natomiast jeżeli nie posiadamy raka prostaty w rodzinie, możemy spokojnie zacząć koło 45 roku życia. Na podstawie badania PSA i badania prostaty palcem urolog sporządzi pewien plan diagnostyczny i opowie i zaplanuje dalsze leczenie i dalszą diagnostykę. Czyli powie, że spotykamy się za rok, za dwa, za pięć. Co do norm, nie ma czegoś takiego, czyli są oczywiście normy laboratoryjne, że PSA powinno być nie większe niż 4, bo tak często jest napisane w wynikach laboratoryjnych. Natomiast jak ktoś pracuje w urologii, dobrze wie, że tak naprawdę normy nie istnieją. Dla nas bardziej istotne jest to, jak jest trend PSA. No można mieć PSA w danym roku 1, w kolejnym roku 3, obydwa wyniki są w normie, ale już jest trzykrotny wzrost, który budzi nam pewien niepokój onkologiczny i już wiemy, że tego chorego powinniśmy zakwalifikować do dalszej diagnostyki. PSA tak naprawdę ma pewien minus. Mianowicie często przychodzą pacjenci, mówią, że jeździłem na rowerze, zrobiłem PSA i te PSA jest uniesione. Jak najbardziej prawda, takiego PSA nie powinno się wykonywać po aktach seksualnych, po jeździe na rowerze. Najlepiej sobie te 2-3 dni odpocząć i wykonać badanie. Również takiego badania nie należy wykonać wtedy, kiedy mamy ostrą infekcję dróg moczowych, czyli prosi nas doktor rodzinny czy urolog, proszę zrobić PSA. My chcemy iść na badanie i nagle pojawia się problem z siusianiem, pojawia się gorączka, pojawia się słaby strumień moczu. Wtedy takiego badania nie należy wykonać, gdyż wynik będzie niestety podwyższony i przysparł się do dużo problemów państwu, gdyż to będzie wynik, który zmartwi państwa, że jest wysoki. I urologowi, który tak naprawdę nie będzie wiedział, czy to jest spowodowane przez infekcję, czy przez być może chorobę nowotworową prostaty. To jest takie podsumowanie, które powiedziałem, że PSA zrewolucjonizowało tak naprawdę diagnostykę raka prostaty, że pomaga nam w rozpoznaniu i przedłuża ludziom życie, jeśli chodzi o częstotliwość badania tego PSA. Przede wszystkim badanie gruczołu korkowego, tak jak powiedziałem, powinno być zawsze wykonane z badaniem PSA i te dwie rzeczy, które są połączone razem, daje nam tak naprawdę może nie stuprocentową pewność, bo w medycynie nie ma nigdy stuprocentowej pewności, ale dość dużą pewność, że w tej chwili na tą chorobę chorzy nie jesteśmy. Jeżeli urolog stwierdzi, że są pewne nieprawidłowości w badaniu, skieruje danego pacjenta na biopsję, czyli pobranie wycinków do badania mikroskopowego z prostaty. Odbywa to się najczęściej w oddziałach szpitalnych. Należy wtedy na takie badanko oczywiście przyjść. Kładziemy się na lewym boczku i pobieramy wycinki do badania mikroskopowego. Tych wycinków jest około 12. I na podstawie tego doktor histopatolog, który ocenia pod mikroskopem tkanki, pisze, czy mamy chorobę nowotworową, czy jej nie ma. Podsumowałem kilka biopsji. Mamy tak zwaną biopsję standardową, kiedy pobiera się 12 wycinków. Teraz standardem tak naprawdę jest biopsja fuzyjna, gdzie na podstawie rezonansu magnetycznego i zmian tam widocznych jesteśmy w stanie co do milimetra pobrać wycinki podejrzane z prostaty. No i jest biopsja formalna, kiedy chory przychodzi na podstawie badanego badania PSA i palcem, że my wiemy, że ma raka prostaty i musimy mu pobrać 2-3 wycinki do badania mikroskopowego, żeby potwierdzić chorobę. Jak chorych leczyć? No, to jest temat bardzo długi, ponieważ urologia, jeśli chodzi o raka prostaty, jest bardzo spersonalizowana. Przede wszystkim leczenie uzależniamy od oczekiwań chorego, stopnia zaawansowania, wieku, choroby. Oceniamy pod względem
innych schorzeń, które tak naprawdę też determinują przeżywalność chorych. Do dyspozycji mamy tak naprawdę metody leczenia w postaci leczenia chirurgicznego, leczenia promieniami jonizującymi, jak brachyterapia czy radioterapia, mamy terapię hormonalną, mamy do dyspozycji chemioterapię, kilka metod eksperymentalnych, które są obecnie dostępne, jak HIFU, jak NanoKnife czy kryoablacja. Jeśli chodzi o leczenie chirurgiczne, tak naprawdę to jest złoty standard diagnostyki leczenia raka prostaty. Jest to zabieg urologiczny polegający na tym, że usuwamy choremu prostatę, czasami z węzłami chłonnymi, w zależności od zaawansowania choroby. I mamy do dyspozycji tak naprawdę techniki chirurgiczne, takie klasyczne, laparoskopowe, tak zwane przez dziurkę od klucza, jak i również jest taka nowość obecnie, tak zwany robot da Vinci, czyli jest to manipulator, przy użyciu którego urolog dokonuje bardzo selektywnej i bardzo dokładnej resekcji, czyli usunięcia zmiany, oszczędzając u chorego pęczki naczyniowe, które są odpowiedzialne za erekcję. Jeżeli chory z jakichś przyczyn nie chce być operowany, możemy choremu zaoferować leczenie promieniami jonizującymi. Odpowiednie dobranie to leczenie u odpowiednich chorych pozwala na uzyskanie bardzo dobrych efektów, najczęściej do około 5 lat po zabiegu. Do tych chorych kwalifikujemy takich, których przeżywalność jest około do 5 lat. Kolejnym etapem, o którym warto powiedzieć, jest też brachyterapia. Brachyterapia jest to element leczenia promieniami jonizującymi, gdzie jakby nie dostarczamy ich z zewnątrz, tylko dostarczamy do gruczołu krokowego. Są to takie specjalne niteczki, które zawierają promieniotwórczy jod, które na stałe wszczepiamy do prostaty i one uwalniają promieniowanie jonizujące, niszczą otaczającą tkankę nowotworową. W przypadku, kiedy choroba jest bardzo zaawansowana i chorych nie jesteśmy w stanie już operować czy leczyć promieniami jonizującym, oferujemy chorym tak zwane leczenie hormonalne. Polega na tym, gdy dostarczamy im odpowiednie leki, które blokują wydzielanie testosteronu. Stąd powiedziałem, że nadmiar testosteronu na samym początku lub nieprawidłowa kwalifikacja do leczenia substytucyjnego testosteronem może spowodować, że rak prostaty ukaże się wcześniej. Natomiast leczenie polega na pozbawieniu chorego testosteronu, zwane bardzo brzydko kastracją farmakologiczną, co powoduje, że chory żyje dłużej poprzez to, że rozwój nowotworu jest spowolniony. Niestety to leczenie jest nastawione głównie na przeżycie chorego. My go nie wyleczymy, ale jesteśmy w stanie dość długo kontrolować jego życie. Dodatkowo możemy chorego skierować na chemioterapię celem przedłużenia życia, czyli jeżeli chory otrzymuje od nas leczenie hormonalne, kwalifikujemy go u onkologów na leczenie chemiczne, chory otrzymuje leczenie i to znamiennie wydłuża czas przeżycia chorych z bardzo zaawansowanym rakiem prostaty. Jak zapobiegać? Tak naprawdę trudno, bo nikt z nas nie jest w stanie uchronić z Państwa przed posiadaniem raka prostaty. Zadaniem nas jako urologów jest odpowiednio wczesne wykrycie raka prostaty i odpowiednio wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia. Takiego, abyście Państwo byli w stanie oczywiście po leczeniu prawidłowo trzymać mocz i prawidłowo mieć funkcje seksualne. Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że te parę słów o tych paru ważnych nowotworach, tych dwóch ważnych nowotworach spowoduje to, iż częściej się spotkamy, porozmawiamy osobiście w gabinecie. Chciałbym życzyć Państwu przyjemnego dnia i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.